Na Kefalonii spędziliśmy 7 wspaniałych dni. Nasze ukochane plaże na wyspie zobaczycie w poprzednim odcinku, a dzisiaj pozostałe atrakcje, które rzuciły nas na kolana. Zapraszam na odcinek. A sponsorami tego odcinka jesteście Wy, czyli wszyscy, którzy biorą udział w naszych wycieczkach fakultatywnych na zachodzie Krety. Rezerwujcie na tarkawdrodze.pl. My Kefalonię połączyliśmy z Zakynthos. Statki odpływają 2 razy dziennie, jeden 9:45, drugi 19:45. Statki z Zakynthos odpływają z portu Agios Nikolaos. Nie ma tutaj kasy biletowej, szukajcie takiego białego vana, w którym możecie kupić bilety. Kefalonia skutecznie opiera się masowej turystyce. I paradoksalnie jest to najlepszy powód ku temu, aby tutaj przyjechać. Znajdziecie tutaj przeważnie małe hoteliki, jakieś lokalne tawerny. Właśnie dlatego powinniście tę wyspę odwiedzić, póki czas, póki wygląda jak wygląda. Jamas! No więc drogę, jedziemy zobaczyć Kefalonię. Jesteśmy w Fiskardo, samym porcie. To najbardziej kosmopolityczna część miasta i pełna paradoksów również. Fiskardo upodobali sobie celebryci. To tętniący życiem port i zobaczycie tutaj obok najwspanialszych, najdroższych jachtów małe rybackie łódeczki. Miasto na Kefalonii, w którym znajdziecie oryginalne budynki również z czasów weneckich, bo to jedyne miejsce, które ostało się i nie poddało trzęsieniu ziemi z 1953 roku. Znajdziecie tutaj ducha, historycznego ducha, pozostawionego w licznych budynkach i miejscach sprzed setek lat. Jak widzicie, łódki również mają swój parking w centrum Fiskardo. Za mną widzicie mityczną ojczyznę Odyseusza. To właśnie Itaka. Zarówno na Itakę, jak i na Lefkadę możecie z Kefalonii się dostać. Nie tylko pozostałości po weneckich budynków znajdziecie w Fiskardo, ale również latarnię morską, która jest widoczna za mną. Po wenecka oczywiście już nie działa, ale kilka metrów za nią stoi nowa, która strzeże wybrzeża Kefalonii. To nie jedyna latarnia morska, z którą mieliśmy do czynienia w czasie naszego pobytu na Kefalonii, a raczej cały nasz pobyt tam oparty był na latarni morskiej. A to nasz domek na kolejne 7 dni. Właśnie w tym cudeńku. Latarenka położona jest jakieś 20 minut jazdy od Liksury i to już nasza kolejna latarnia w kolekcji. Ta latarenka jest dosyć duża. Ma kilka pokoi, a dokładnie 3. Bang, bang, bang. Tak jak poprzednie, one wyglądają bardzo skromnie, ale nam nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. A link do filmiku z naszego pobytu w latarni w Hani znajdziecie gdzieś tu na ekranie. Punkt widokowy pomiędzy miasteczkiem Sami, plażą Antisamos czy maluteńką wioską rybacką Agia Efimia. To doskonałe miejsce na obserwację zatoki, która z tego miejsca wygląda, jakby była zamkniętym jeziorem. Kozy spotkacie na każdej greckiej wysepce, ale tutaj, na Kefalonii, mają one podobno złote zęby. A kto bogatemu zabroni? A tak mówiąc poważnie, zęby zabarwiają się od substancji nieorganicznych znajdujących się w glebie. Nie widziałam jeszcze tych złotych zębów, ale jesteśmy czujni.
A w drodze do jednego z bardziej znanych miejsc na Kefalonii zatrzymaliśmy się jeszcze w małym miasteczku Sami. Czego się spodziewaliśmy jako największa atrakcja Kefalonii, czyli jeziorko Melisani, że ludzi będzie dużo, szczególnie, że to bardzo maluteńkie miejsce, ale jesteśmy spokojni i czekamy sobie w kolejce. W przeszłości w jaskini czczono bożka Pana i było to miejsce zamieszkane przez liczne nimfy. Jedna z tych nimf, Melisani, stąd wzięła się nazwa jaskini, zawiedziona nieszczęśliwą miłością, popełniła tutaj samobójstwo. Jaskinię odkryto w 1951 roku, kiedy zawalił się strop tej właśnie jaskini, odkrywając jedno z bardziej niesamowitych jezior na świecie. Woda w jeziorze to mieszanka wody słonej i słodkiej. A skąd wzięła się tutaj woda słona, dowiecie się na pewno w dalszej części filmiku. Woda w jeziorku jest głęboka na od 12 do 40 metrów. Żyją tutaj zwierzątka. Jest szeroka na 40 metrów, a długa na około 3 km, bo to nie wszystko to, co widzicie tutaj w jaskini, ale jaskinia ciągnie się troszeczkę dalej. A miejsce, mimo tego, iż tłoczne, obowiązkowo należy zobaczyć. Wow, fantastyczny dzień, a kończymy go zachodem słońca na plaży Myrtos. Pamiętajcie, że plaż w tym odcinku nie uświadczycie. Poświęciliśmy im zupełnie inny odcinek, a link do tego odcinka znajdziecie teraz na ekranie. Stolica, czyli Argostolis, drugim największym miastem, czyli Liksuri, połączona jest również przeprawą promową, co znacznie skraca czas dojazdu. Właśnie wjeżdżamy na prom, gdyż wybieramy się dzisiaj do stolicy. Za dwie osoby i samochód płacimy 7 euro. Prom płynie mniej więcej 25 minut i jest to pół godziny. Oj! Złapał nas deszcz po raz pierwszy na naszych wywczasach, ale warto to miejsce odwiedzić z jednego powodu, ponieważ bardzo to miejsce ucierpiało w 1953 roku podczas trzęsienia ziemi i te zburzone domy ciągle tutaj stoją, a nową wioskę zbudowano nieco poniżej, także widzimy i nową i starą część. Leje i to dosyć mocno, ale postaramy się umilić sobie czas lokalną kawą i lokalnym winem. I nawet nie zdążyliśmy dopić naszych trunków, a już wychodzi słońce, więc jedziemy dalej. Stolica wyspy Argostolis została zbudowana na ruinach jednego z czterech antycznych miast państw. Kamienny most, który widzicie, jest bardzo unikalny. Zbudowany pod koniec XIX wieku. Ma długość 689 metrów. Jest najdłuższym tego typu mostem na świecie. A ten obelisk, który widzicie, zbudowany był jeszcze za panowania Brytyjczyków. Ma upamiętnić tych, którzy wznieśli ten kamienny most. Argostoli to pełne życia i energii portowe miasto. Może nie widać tego w dniu dzisiejszym, bo właśnie przeszedł deszcz, ale w ciągu normalnego słonecznego dnia ulica ta i plac, na który zmierzamy, jest pełne ludzi. Pamiętacie jeziorko Melisani? A wiecie, gdzie bierze początek woda słona, która znajduje się w tym jeziorku? Właśnie tutaj, czyli jesteśmy w stolicy wyspy Argostoli. Woda morska znika gdzieś po prostu w szczelinach, pokonuje 15 km do jeziorka Melisani i tam łączy się z wodami gruntowymi tego właśnie jeziora. Woda potrzebuje 2 tygodni, żeby dostać się do jeziorka. Skąd o tym wiemy? Kiedyś przeprowadzono eksperyment i wrzucono tutaj specjalny proszek, który barwi wodę i po 14 dniach ten sam proszek znalazł się w jeziorku Melisani.
Latarnia morska Geofeodoru została zbudowana również w XIX wieku, podobnie jak ten kamienny, przepiękny, długi most. Zresztą latarnia ma tych samych architektów, co most również. Pierwotnie została zbudowana z marmuru, jednak totalnie zniszczona w 1953 roku. Teraz jest odbudowana z cementu i wygląda identycznie jak ten pierwowzór z XIX wieku, jednak bardzo mocno niszczeje. Ale fajnie przyjść tutaj na zachód słońca i ciągle jest to spektakularne miejsce. Kefalonia mimo pięknych widoków, mimo pięknych plaż ma bardzo bolesną przeszłość. To trzęsienie ziemi z 1953 roku, które praktycznie w 90% zrównało Kefalonię z ziemią. Również o połowę zmniejszyła się populacja. Po pierwsze, zginęło na trzech wyspach, czyli Zakynthos, Ithaca, Kefalonia, ponad 800 osób, a po drugie, połowa z mieszkańców postanowiła opuścić tę wyspę na zawsze. Warto również wiedzieć, przyjeżdżając na Kefalonię, że była ona miejscem masakry w czasie II wojny światowej. Kiedy Włosi przeszli na stronę aliantów, pomiędzy Włochami a Niemcami rozgrywały się tutaj bardzo brutalne, krwawe walki. A my odkrywamy kolejne miejsce z naszej listy, czyli... Assos to bajkowa sceneria, urzekająca sceneria. Wygląda jakby był na zupełnie oddzielnej wysepce, ponieważ zbudowany jest na takim wąskim przesmyku, który łączy dwa półwyspy. Aż trudno uwierzyć, że ta oaza spokoju była kiedyś strategicznym miejscem obrony przed Turkami i przed piratami. Na górzystym półwyspie, zaraz za wioską Assos, zbudowano zamek w XVI wieku. Zbudowali go Wenecjanie, aby wspomagał istniejący już od kilku stuleci zamek w pobliżu stolicy wyspy Argostoli. Idziemy właśnie ten zamek zobaczyć, a przede wszystkim widok z tego zamku. 15 minut w górę, zamek położony jest na 155 metrach. Zamek Assos w dniu dzisiejszym to tylko mury obronne, które pozostały. Wszystkie budynki wewnątrz, które znajdowały się, zostały zniszczone, ale oczywiście, że warto tutaj wejść, bo widok powala. Zamek, którym właśnie teraz jesteśmy, służył później i Brytyjczykom, i Grekom po odzyskaniu niepodległości w celów obronnych. Natomiast po II wojnie światowej było tutaj więzienie, gdzie zsyłano więźniów politycznych. W Assos również możecie wskoczyć do wody, bo oczywiście tak jak na całej wyspie woda jest tu krystalicznie czysta. Możecie zjeść coś dobrego, ale przede wszystkim przyjeżdża się tutaj, żeby wchłonąć tą taką luźną atmosferę tego miasta. Piękna, urokliwa, bajkowa mieścinka. Niestety znowu żadna się nie uśmiechnęła, także ciągle nie możemy sprawdzić, czy mają te złote zęby, czy nie. Wczoraj oglądaliśmy zamek wspomagający w Assos, dzisiaj jedziemy zobaczyć ten główny, który miał bronić bezpieczeństwa mieszkańców Kefalonii. Parę kilometrów za Argostoli rozpościera się piękny widok z zamku Świętego Jerzego, który do 1757 roku pełnił rolę stolicy wyspy. Początki tego zamku sięgają XII wieku. Wtedy jeszcze panowali tutaj Bizantyjczycy, jednak obecny kształt nadali mu Wenecjanie, którzy stworzyli z tego właśnie miejsca swoją stolicę. Lokalizacja tego miejsca oczywiście nie jest przypadkowa, ponieważ obawiano się wtedy zarówno ataku Turków, jak i piratów. Budowano swoje miasta na najwyższych wzniesieniach, żeby mieć doskonały widok na okolice i zbliżających się wrogów.
po pewnym czasie, kiedy niebezpieczeństwo ataku nie było już tak mocne, Wenecjanie postanowili przenieść swoją stolicę nieco bliżej portu, gdzie kwitł handel i z którego transport różnorodnych produktów tutaj na wzniesienie i do zamku Świętego Jerzego było bardzo trudne. Nas czeka za chwilę zdobycie najwyższego wzniesienia Kefalonii, czyli góry Enos. 1628 metrów, jednak nie musicie zabierać zbyt dużo prowiantu, ponieważ prawie na samą górę możecie wjechać samochodem. Z miejsca, gdzie dojeżdżacie samochodem, idziemy mniej więcej 15 minut na sam szczyt. Teraz pogodę mamy ładną, świeci słońce, ale jesteśmy wysoko w chmurach, także zobaczymy, jaki będziemy mieć widok. Temperatura spadła o 13 stopni. Zimno. I teraz mamy mniej więcej 14 stopni na górze. A ja mam nadzieję, że mimo mgły nawet z tego najwyższego wzgórza Enos będziemy w stanie podziwiać wszystkie te widoki dookoła, które nam obiecano. Na razie nie widzimy nic ze szczytu, ale trzeba oczywiście nasze dane wpisać tutaj do księgi pamiątkowej zdobywców fantastycznych góry Enos, czyli tarka w drodze. Była, weszła, nie widziała. Tak okazało się, że wspinaczka zajęła nam 20 minut, także należy nam się przekąska. Właśnie wsiedliśmy do samochodu i zobaczcie, co się dzieje. Myślę, że zjedziemy parę metrów niżej, będzie pięknie słońce. Nawet zjeżdżając teraz mamy przepiękny widok. Ze szczytu widać i Lefkadę, i Takę, i Zakynthos, i piękne plaże Kefalonii. Koniec. No i to jest koniec naszego pobytu tutaj w Latarni Morskiej oraz naszego kolejnego filmiku. Zasubskrybujcie i bądźcie z nami w oczekiwaniu na kolejne filmiki.